męczycie. Znowu. No tak, no tak. Męczymy się, ale w piłce nie ma słabych drużyn, także tu musimy zawsze być gotowi na walkę w każdym meczu. Nie możemy obok przechodzić meczu, także wiadomo, tu się ciężko gra w Szupienicach. Grałem tutaj niecały rok. Jakby nie korona, to i w play-offy byśmy byli. No ale to zawsze ciężko się gra i byliśmy na to przygotowani. No, jesteśmy pod dopiero tydzień z nowym trenerem, także wszystkie te systemy, które on nam przekazuje, musimy się ich nauczyć i spokojnie przetrenować, żeby ta nasza gra lepiej wyglądała. Teraz mamy troszkę spokoju, jeden dzień i już we wtorek gramy, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Jak dużo jest tych nowości z nowym trenerem? Ja już z nim wcześniej pracowałem, także mniej więcej kojarzę i pamiętam, co on tam robił. A jakie są nowości? Na pewno dużo więcej taktyki, dużo więcej zmian taktycznych i system blok-obrona, także nad tym też przez ten niecały tydzień pracowaliśmy i mam nadzieję, że troszkę się poprawiło, ale jeszcze mam duże zapasy i będziemy jeszcze więcej trenować, żeby poprawić te elementy. Znów też uciekła Wam końcówka tak naprawdę. To dalej jest gdzieś tam pokłosie tego, powiedzmy, małego kryzysu, który Was dopadł kilkanaście dni temu? Możliwe, nie wiem dokładnie, ciężko mi powiedzieć. Prowadziliśmy prawie w każdym secie i tą przewagę roztrwoniliśmy, także no, musimy coś zrobić, nie wiem co, to już trener się tym zajmuje, ale musimy na pewno poprawić swoją grę i takie elementy, taką przewagę i taką grę musimy szybko wyeliminować, żeby to więcej się nie zdarzało.